Aleksander Łamek, autoryzowany wywiad z Bogiem, wydanie i wersja elektroniczna bezpłatna, oficjalna strona książki www.aleksanderlamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rights reserved. Copyright. Copyright by Aleksander Łamek. 1. Zasady rozpowszechniania książki. Autor zezwala na rozpowszechnianie tej książki w internecie w wersji elektronicznej jako pliku PDF w niezmienionej postaci. Internauci mogą tę książkę dowolnie kopiować w tej postaci, przesyłać ją do innych osób, umieszczać na stronach www oraz na płytach CD i innych, pod warunkiem nieczerpania korzyści finansowych z tytułu rozpowszechniania tej książki. Zabronione jest publikowanie jej w inny sposób, w tym w szczególności w innej postaci elektronicznej, np. jako HTML, oraz w drukowanej, z wyjątkiem wydrukowania książki na własne potrzeby. Wersja papierowa z dedykacją autora. Osoby zainteresowane zakupem papierowej wersji książki z indywidualną dedykacją autora mogą to zrobić poprzez oficjalną stronę książki www.aleksanderlamek.pl. Partnerzy. 2. Dziennikarz. Czy możemy zacząć? Panie Boże, Bóg, zanim zaczniemy, mój synu, chciałem Cię o coś prosić. Dziennikarz. Tak, Boże, Bóg, proszę, abyś nie zwracał się do mnie, Boże. Dziennikarza. Jak mam w takim razie się do Ciebie zwracać? Bóg. Tato. Dziennikarz. Tato, Bóg. Trochę trudno to przełknąć, prawda, tato? 3. Dziennikarz. Łagodnie mówiąc, B/GTO. Możesz zamiast tato mówić do mnie mamo, jak Ci się to podoba. Dziennikarz. To dosyć dziwna propozycja, Bóg. Myślisz, że Bóg ma płeć? Płeć posiadają jedynie istoty w świecie fizycznym, w świecie duchowym płci nie ma. To co, wolisz do mnie mówić tato, czy mamo? Dziennikarz. Nie wiem, trudny wybór, Boga jednak spróbuj. Gdy zwracacie się do mnie używając słów takich jak Bóg czy Ojciec, to przed oczami staje wam obraz groźnej postaci, której należy się bać, tymczasem w rzeczywistości jestem najbardziej kochającym rodzicem, jaki istnieje we wszechświecie. Wasza ludzka miłość do waszych dzieci nie może się równać z moją miłością do was, dlatego od dzisiaj za każdym razem podczas tego wywiadu, podczas modlitwy, czy też, gdy będziesz dziękował za miniony dzień, zwracaj się. 4. Do mnie tato lub mamo, a zobaczysz, jak zmieni się twoje wyobrażenie o mnie. Dziennikarz. Postaram się, tato. Czy mogę teraz przejść do pierwszego pytania? Bóg. Oczywiście, mój synu. Boże dzieci. Dziennikarz. Jest to pytanie, które nurtuje ludzkość chyba od początku stworzenia. Dlaczego nas stworzyłeś? B/GZ. Tego samego powodu, dla którego wy decydujecie się na posiadanie dzieci. Dziennikarz. To znaczy, Bóg, aby nie być sam. Czy naprawdę nigdy nie zastanawialiście się nad tym, że Bóg też potrzebuje towarzystwa? Jaki sens ma egzystencja, nawet boska, jeśli jest się jedyną istotą we wszechświecie? 5. Dziennikarz. Przyznam szczerze, że nigdy tak o tym nie myślałem. Bóg. Wiem o tym, i dlatego umknęła Ci najbardziej oczywista odpowiedź na to pytanie. Ja również pragnę dzielić radości i smutki moich dzieci. Widzę, jak się rozwijają i wzrastają. Duszy. Dziennikarz. I dlatego stworzyłeś nas ludzi, Bóg. I dlatego stworzyłem was duszę. Dziennikarz. To jaka jest w takim razie różnica między człowiekiem a duszą, Bóg? Taka jak dla was różnica między waszym ciałem a ubraniem. Ludzkie ciało to tylko powłoka, którą wykorzystuje dusza, aby zaistnieć w świecie fizycznym. Dziennikarza. Ile w taki razie dusz stworzyłeś? 6. Bóg. Nieskończenie wiele. Stać mnie na to? Śmiech. Dziennikarz. Czyli nie interesuje cię tato model z dwójką dzieci? Śmiech. Bóg. Ani trochę. Każda dusza daje mi nieopisaną wręcz radość, powód do dumy oraz możliwość dzielenia się moją miłością. Więc niby dlaczego miałbym stworzyć ograniczoną liczbę dusz, skoro jako Bóg nie muszę się ograniczać? Dziennikarz. Fakt. To w takim razie chciałem się spytać, jak nas stworzyłeś? Bóg. Moją wolą. Abyś to jednak mógł zrozumieć, musisz najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest Bóg? Bóg. Bóg. Wiem, jestem myślącą i czującą energią, tak samo jak wszystkie dusze. Dziennikarz. Planowałem ci zadać to pytanie. 7. Dziennikarz. Zastanawiam się, jakie to uczucie być taką energią? Bóg. Wyobraź sobie, że straciłeś czucie w swoim ciele, twoje ciało przestaje dla twojego umysłu istnieć, istnieją tylko twoje myśli, emocje i uczucia. Tak właśnie istnieje Bóg. Dziennikarz. Ale skoro nie masz ciała,
to jak możesz cokolwiek robić poza myśleniem i przeżywaniem uczuć, stwórcza myśl Bóg mogę, ponieważ moje myśli tworzą wszystko, cokolwiek pomyślę. Wy ludzie najpierw coś myślicie, a następnie wykonujecie to w świecie fizycznym. Jeśli pomyślicie, że chcecie gdzieś iść, to tworzycie określone myśli, które powodują, że mięśnie waszego ciała wykonują odpowiednie ruchy tym ciałem, abyście mogli iść w zaplanowanym kierunku. Jednak ja, gdy sobie pomyślę, że chcę iść w jakieś miejsce, to po prostu się tam od razu zjawiam. Gdy zdecydowałem się na stworzenie swoich dzieci dusz, po prostu pomyślałem o tym, a one powstały. Dziennikarz nadal trudno mi pojąć, jak myśl może coś stworzyć sama z siebie. 8. Bóg jest to prostsze niż myślisz, co więcej, wasi naukowcy już to udowodnili, czy wiesz, z czego jest zbudowany wasz wszechświat? Dziennikarz z atomów? Bóg tak, ale nie tylko. Wszechświat składa się też z fal, jak być może pamiętasz z lekcji fizyki. Atom składa się z jądra zawierającego protony i neutrony oraz krążących wokół niego elektronów. Dla ułatwienia można atom przyrównać do waszego układu słonecznego, w którym jądro atomu to Słońce, a planety to elektrony. Zwróć uwagę, że w układzie słonecznym jest ogromna pusta przestrzeń, w której nie ma planet i Słońca. Tak samo jest z atomem. Większość objętości atomu to pusta przestrzeń. Jakie to uczucie zdać sobie sprawę, że w większości składasz się z próżni? Dziennikarz dziwne. Bóg na szczęście czegoś takiego jak próżnia nie ma. Każde miejsce we wszechświecie przenikają fale. Ponadto wasi fizycy wykazali, że zarówno fale jak i cząsteczki mają naturę dualną. Dziennikarz dualną? 9. Bóg dualność oznacza, że fale mogą przejawiać właściwości cząsteczek, a cząsteczki właściwości fali. Mówiąc najprościej, fale i atomy bezpośrednio na siebie wpływają. I teraz najważniejsza rzecz, wasze myśli to też fale o określonej długości i energii, a fale na siebie oddziałują wywołując określone interakcje. Dziennikarz, jakie interakcje? Bóg wyobraź sobie, że obserwujesz taflę jeziora, nad którym wieje wiatr i powoduje powstawanie fal, które biegną do brzegu. W pewnym momencie wrzucasz do wody kamień, który wywołuje rozchodzenie się nowych fal we wszystkich kierunkach od miejsca, gdzie trafił kamień. Te fale to odpowiednik myśli, które wysyłane są we wszystkich kierunkach. Fale od kamienia docierają do fal powstałych przez działanie wiatru, w zależności od kierunku fal będą one mogły na siebie oddziaływać na dwa sposoby. Jeśli fale biegną w przeciwnych kierunkach, to będą wzajemnie się znosić, gdyby obydwie fale były tej samej wielkości, to zniosą się one zupełnie i tafla jeziora wygładzi się. Jeśli jedna fala będzie większa, to zostanie ona zmniejszona poprzez słabszą falę o wielkość tej mniejszej fali. Jeśli jednak fale będą podążać w tym samym kierunku, wtedy złączą swoje siły w jedną większą falę. Oczywiście jeśli fale będą się ze sobą krzyżować pod innymi kątami, to wtedy opisane wyżej dwa zjawiska będą występować z różną siłą. To chyba jest zrozumiałe? 10. Dziennikarz raczej tak. Bóg dokładnie tak samo jest we wszechświecie i to zarówno tym fizycznym, jak i duchowym. Różnica polega na tym, że w świecie duchowym fale mają znacznie większą energię oraz nie ma tam atomów i dlatego efekt fal myślowych pojawia się od razu. W świecie materialnym od momentu wygenerowania myśli, do momentu, aż zmaterializuje się ona, upływa pewien czas, to powoduje, że większość ludzi nie dostrzega związku między swoimi myślami, a tym, co dzieje się z nimi i ich otoczeniem. Dziennikarz, czyli rację mają ci, którzy twierdzą, że sposób myślenia wpływa na nasze życie? Bóg oczywiście. Niestety większość z was nie potrafi panować nad swoimi myślami i w rezultacie wasze myśli są ze sobą sprzeczne. Myślicie na przykład o bogactwie, a równocześnie ciągle myślicie o swojej biedzie, macie przeciwstawne myśli, które jak fale biegnące w przeciwnych kierunkach, wzajemnie się znoszą. Dziennikarz, czyli co z tego, że myślę dużo o tym, jak być bogatym, skoro ciągle też myślę o tym, że brakuje mi pieniędzy? 11. Bóg dokładnie. Musicie być konsekwentni w swoich myślach. Dziennikarz, ale dlaczego przychodzi nam to z takim trudem? Bóg, ponieważ nikt was nie nauczył tej umiejętności, a można ją opanować tak samo, jak umiejętności pisania czy czytania. Dziennikarz, w jaki sposób?
Bóg najpierw musi cię wyrobić w sobie nawyk zwracania uwagi na swoje myśli. Starajcie się jak najczęściej w ciągu dnia uświadamiać sobie, wokół czego w danym momencie krążą wasze myśli. Szczególną uwagę zwróćcie na myśli o tym, czego nie chcecie, a więc na przykład zamartwianie się o stan swojego zdrowia, czy o brak pieniędzy. I za każdym razem, gdy przyłapiecie się na jakiejś negatywnej myśli, to od razu pomyślcie sobie kilka myśli pozytywnych, które przeciwstawicie myśli negatywnej. Dziennikarz, to naprawdę jest takie proste? 12. Bóg wymaga to wyrobienia w sobie odpowiedniego nawyku, ale każdy z was może to osiągnąć. Jednak kontrolowanie myśli to dopiero 1/3 zadania. Pokarmem dla myśli są wasze emocje i uczucia. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, uczucia i emocje są energią. Jeśli myśl jest pozbawiona energii, to jej siła oddziaływania jest nieduża. Jeśli jednak wasze myśli zawierają odpowiednią porcję energii, to ich siła rośnie wielokrotnie. Trzecim składnikiem materializacji myśli jest wiara w to, że myśli faktycznie oddziałują na waszą rzeczywistość. Dziennikarz, z tym to chyba będzie najtrudniej. Jak wzbudzić w sobie tę wiarę? Bóg, poprzez doświadczenie. Za każdym razem, gdy zauważycie, że wasze myśli doprowadziły do konkretnego efektu w świecie fizycznym, utwierdzajcie się w przekonaniu, że myśli stanowią siłę sprawczą. 13. Ludzie i świat fizyczny. Dziennikarz, kolejne pytanie. Po co stworzyłeś materialny, czyli fizyczny świat i nas ludzi? B ukreskowane GP oto, aby moje ukochane duszy mogły się rozwijać, uczyć się i przeżywać najróżniejsze przygody. Dziennikarz, czy dusze nie mogą tego robić w zaświatach? Bóg, w świecie duchowym, jak już to wyjaśniałem, każda myśl duszy od razu się spełnia. Jeśli dusza myśli sobie, że opanowała jakąś umiejętność, to faktycznie tak się od razu dzieje. Dokładnie tak samo jest ze wszystkim, czego dusza chce. Od razu pojawia się efekt końcowy. W rezultacie każda dusza od razu osiąga wszystko, czego tylko zapragnie. Nie ma tutaj miejsca na naukę, proces poznawania i doświadczania. Dziennikarza, na Ziemi jest to możliwe? 14. Bóg, w świecie fizycznym dusze mają wiele ograniczeń, które powodują, że muszą krok po kroku zdobywać wiedzę, uczyć się, często na błędach. Dziennikarz, ale z powodu tych błędów często cierpimy. Bóg, zgadza się, ale robicie to na swoją własną prośbę. Dziennikarz, jak to? Bóg, wy ludzie oskarżacie mnie o to, że sprowadzam na was nieszczęścia. Niektórzy z was nawet twierdzą, że mnie nie ma, bo jak Bóg mógłby dopuścić do tych wszystkich nieszczęść, które spadają na was i całą ludzkość? Dziennikarz, dokładnie. Wojny, głód, przestępstwa, choroby. Boga jednak, powtórzę raz jeszcze, to wy to wszystko sprowadzacie na siebie. Jako wasz umiłowany rodzic dałem wam całkowicie wolną wolę, a to, że 15. Wykorzystujecie ją do tego, aby mieć wojny, głód, czy choroby, to jest to już wasza sprawa. Ja w to nie ingeruję. Dziennikarz, ale dlaczego? Gdy my widzimy, że nasze dzieci robią coś złego, lub może stać im się krzywda, to podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby temu zapobiec. Gdy na przykład nasze dziecko wbiega pod pędzący samochód, to staramy się je uratować, a nie stoimy bezczynnie, uznając, że miało wolny wybór. Nie obraź się, tato, ale wydaje mi się, że pod tym względem, my ludzie, jesteśmy bardziej kochającymi rodzicami niż ty. Bóg, twoje rozumowanie wynika z błędnego założenia, że dusza i ludzkie ciało to to samo. Jak już ci to wyjaśniałem, moimi dziećmi są dusze, a nie ludzkie powłoki. Gdyby jutro doszło do nuklearnej zakłady i cała ludzkość zginęłaby, to żadne z moich dzieci nie ucierpiałoby, gdyż duszy nie można skrzywdzić, uszkodzić lub zabić. Tak postanowiłem, gdy je stwarzałem. Jak więc widzisz, w rzeczywistości jestem najbardziej kochającym tatą we wszechświecie, moim dzieciom nie może stać się żadna krzywda, jest to niemożliwe. Dlatego nie ingeruję bezpośrednio w wasz świat, nawet jeśli miałby on ulec całkowitej zagładzie. Oczywiście nie będę zachwycony faktem, że zniszczyliście coś, co stworzyłem, by wam służyło, ale tragedii nie będzie. Stworzę wam nowy świat. 16. Religie i doświadczanie Boga. Dziennikarz, dobre i to. Mam teraz kolejne bardzo ważne pytanie. Która z ziemskich religii jest tą prawdziwą, czyli będącą twoim prawdziwym kościołem? Bóg, oczywiście nie ma takiej religii. Nie można stworzyć religii, która byłaby moją religią. Dziennikarz, dlaczego?
Bóg, ponieważ można mnie poznać tylko poprzez doświadczenie mnie, nie da się mnie w pełni opisać ludzkim językiem. Dziennikarz, ale jak w takim razie możemy Ciebie doświadczyć? Bóg, starajcie się odkryć Boga w sobie i w całym stworzeniu. Dziennikarz, ale jak? 17. Bóg poprzez wewnętrzną ciszę. Wasz ziemski umysł podsuwa Wam każdego dnia tysiące myśli, robi tak, gdyż stanowi to podstawę jego egzystencji. Rzecz w tym, że gdy umysł sprawuje nad Wami kontrolę, wtedy nie ma w Waszej głowie miejsca na poszukiwanie Boga. Wasz umysł pragnie, aby istniał tylko On sam. Dlatego jeśli chcecie zagłębić się w sobie, musicie wyciszyć swój umysł. Nie jest to proste, gdyż umysł ze wszystkich sił stara się Wami rządzić. Gdy chociaż na chwilę przestajecie myśleć i w waszej głowie zapada cisza, umysł wpada w panikę, gdyż wtedy czuje się tak, jakby przestawał istnieć, dlatego ze wszystkich sił stara się on zapobiec brakowi myśli. Jeśli jednak chcecie poznać Boga, to musicie nauczyć się kontrolować swoje myśli i je wyciszać. Gdy z powodu braku myśli wasz umysł znika, wtedy zyskujecie wgląd w głąb siebie i w swoją prawdziwą naturę. Dziennikarz, łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Bóg, praktyka czyni mistrza. A wracając jeszcze do tematu religii, są one sztucznym tworem, stworzonym przez niedoskonałe ludzkie umysły. Dziennikarz, czy to znaczy, że religie są czymś złym? 18. Bóg nie. Są one po prostu niedoskonałą próbą opisania tego, co doskonałe. Religie niejednego człowiek zbliżyły do mnie, ale też niejednego ode mnie oddaliły. Musisz mieć świadomość, że na świecie istnieje tyle religii, co ludzi. Dziennikarz, jak to? Bóg nie ma dwóch ludzi na waszej planecie, którzy wyznawaliby dokładnie tę samą religię. Spójrz na swój kraj. Zdecydowana większość Polaków uznaje się za katolików, a jednak blisko 60% z was jest za karą śmierci, której Kościół katolicki zdecydowanie się sprzeciwia. Tak samo jest z innymi nakazami waszych religii. Akceptujecie tylko te z nich, które wam odpowiadają. Gdyby każdemu człowiekowi zadać 1000 szczegółowych pytań na temat jego wiary, to okazałoby się, że nie znajdą się dwie osoby o dokładnie takich samych wierzeniach. Dziennikarz, czyli nie ma jedynej słusznej religii? Bóg nie ma, bo gdyby była, to tylko jeden człowiek byłby zbawiony, a cała reszta nie. Zresztą można to jeszcze udowodnić w inny sposób. Gdybym, 19, chciał, abyście wszyscy wyznawali tę samą religię, to przecież każde z was rodziłoby się jako wyznawca mojej religii, a tak przecież nie jest. Dziennikarz, no właśnie. Dlaczego jedni ludzie rodzą się jako katolicy, inni jako muzułmanie, a jeszcze inni jako hindusi? Bóg, abyście mogli doświadczać różnych aspektów życia na ziemi. A to, że toczycie wojnę między swoimi religiami i nienawidzicie wyznawców innych wyznań, to jest już wasz wybór. Dziennikarza, co z religią wśród dzieci? Bóg, uważacie, że dzieci powinny uczyć się o Bogu na lekcjach religii, ale to błąd. Przekazywaniem wiedzy o mnie oraz wiary we mnie powinni zajmować się rodzice, jednak wolą to zwalić na innych. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, ponieważ sami traktują wiarę po macoszemu i nie widzą powodu, dla którego mieliby samodzielnie wpajać wiarę swoim dzieciom. 20. Dziennikarz, ale przecież lekcje religii chyba są w stanie nauczyć dzieci wiary? Bóg, najwidoczniej dawno, synu, nie byłeś na takiej lekcji. Na lekcjach uczy się teorii o religii. To nie wystarczy, aby poczuć wiarę w sobie. Ksiądz czy katechata mający na lekcji 30 dzieci nie jest w stanie im tego wpoić. Do tego jest potrzebne indywidualne podejście do każdego dziecka. Wiarę taką może im wpoić ktoś, kto jest dla nich autorytetem, a tym kimś są rodzice. Co więcej, wiara wymaga ciągłego praktykowania w codziennym życiu, a to rodzice mają codziennie styczność ze swoimi dziećmi, nie księża. Dlatego jeśli chcecie, aby wasze dzieci wierzyły głęboko w Boga, to sami musicie je tego nauczyć. Nikt tego za was nie zrobi. Dziennikarza, jaki jest twój stosunek do ślubów kościelnych? Czy prawdą jest to, że jeśli ktoś zawrze taki ślub, to ma on trwać do końca ziemskiego życia, bo taka jest twoja wola? Bóg, jak sama nazwa wskazuje, ślub taki jest udzielany przez Kościół, a nie przeze mnie. Ja nigdy nie nakłaniałem was do brania ślubów, a już tym bardziej do wytrwania w nich do końca życia. Dziennikarz, ale dlaczego? 21. Bóg, dlatego, że nie wiem, czemu miałoby to służyć. Jeśli ludzie się kochają i chcą ze sobą być, to niech będą ze sobą.
Jeśli jednak ich miłość wygaśnie, lub znajdą się inne powody i nie chcą już być ze sobą, to dlaczego ja miałbym chcieć utrzymywać takie chore związki? Dziennikarz, ale przecież ludzie przysięgają przed Bogiem kochać się do śmierci. Ukreskowane GC i którzy wymyślili tę przysięgę chyba nigdy nie byli zakochani. Zakochujecie się, po jakimś czasie odkochujecie się, znowu się zakochujecie i tak w kółko. Dziennikarz, ale w końcu zakochujemy się w partnerze, z którym chcemy spędzić całe życie. Bóg tylko, że to nie oznacza, że tak faktycznie będzie. Czy wiesz, że w twoim kraju rozwodzi się 1/3 małżeństw? A na przykład w Wielkiej Brytanii robi to połowa małżeństw w ciągu 2 pierwszych lat po ślubie. Dziennikarz, dlaczego tak się dzieje? 22. Bezwarunkowa miłość ukreskowana GBO, taka jest wasza ludzka natura. O ile duszy mają nieskończoną miłość i obdarzają nią wszystkie istoty, to wasza ludzka miłość jest bardzo ograniczona i warunkowa. Jest to jedno z ograniczeń waszego ziemskiego życia. Dzięki niemu możecie doświadczać rzeczy, których sama dusza nie jest w stanie doświadczyć. Dziennikarz, jakich rzeczy? Bóg, na przykład zawodów miłosnych. Oczywiście nie oznacza to, że nie możecie próbować przełamać tego ograniczenia. Każdy z was jest w stanie nauczyć się bezwarunkowej miłości do wszystkich. Dziennikarz, w jaki sposób? Bóg, wystarczy, że sięgniecie w głąb siebie do swojej duszy, która to potrafi. Dziennikarz, to nie jest takie proste. 23. Ukreskowane G to dlatego, że postrzegacie siebie jako oddzielne istoty. O ile swoich rodziców, rodzeństwo, dzieci i partnerów traktujecie jako ukochane osoby, to trudno jest wam zaakceptować fakt, że inni ludzie są waszymi braćmi i siostrami. Dziennikarz, a są? Bóg, oczywiście. Oni też są wcielonymi duszami, moimi dziećmi. Tak więc wy wszyscy przebywający na ziemi jesteście swoim rodzonym rodzeństwem. Jeśli to zaakceptujecie i zaczniecie w stosunku do innych ludzi postępować tak, jakby byli waszą najbliższą rodziną, to wasza planeta zmieni się w prawdziwy raj na ziemi. Dziennikarz, chciałbym, aby tak się stało. Ukreskowane G to zacznij coś robić w tym kierunku. Dziennikarz, ale co? 24. Bóg, zacznij na każdego człowieka patrzeć, jakby był twoim najukochańszym bratem lub siostrą. Niech za tym idą następnie konkretne czyny. Zacznij traktować ich tak, jak swoje rodzeństwo. Dziennikarz, to chyba nie jest takie proste. Bóg, jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Dziennikarz, dobrze, ale wracając jeszcze do tematu ślubów, rozumiem, że w takim razie jesteś przeciwny ślubom kościelnym? Bóg, nie jestem im przeciwny, po prostu widzę, że zawieracie je z nieodpowiednich powodów i później przeżywacie rozczarowania. Dziennikarz, jakie to są te nieodpowiednie powody? Bóg, strach, że ukochana osoba może was kiedyś opuścić. Gdy decydujecie się z kimś spędzić resztę życia, to podejmujecie określone zobowiązania, że 25. Chcecie mieć dzieci, kupić mieszkanie lub dom, i tak dalej. I obawiacie się, że jeśli kiedyś partner was opuści, to wasze życie legnie w gruzach. I dlatego pragniecie się zabezpieczyć ślubem, wierząc, że zatrzyma on partnera przy was. Dziennikarz, tylko, że ta metoda nie działa. Bóg, właśnie. Ślub może być naprawdę wspaniałym przeżyciem, również duchowym, ale pod warunkiem, że zdecydujecie się na niego z miłości, a nie ze strachu. To, czy będziecie żyć w ślubie, czy bez, czy będziecie się rozwodzić, czy nie, to jest to wyłącznie wasza wola. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Tolerancja dziennikarza, co z homoseksualistami? Religie na całym świecie są przeciwne im i ich związkom. Czy Bóg akceptuje gejów i lesbijki? Bóg, lepiej odwrócić to pytanie, dlaczego miałbym ich nie akceptować? 26. Dziennikarz, wielu twierdzi, że skoro stworzyłeś mężczyzn i kobiety, to powinni oni tworzyć związki wyłącznie z osobami odmiennej płci. Bóg, ale dlaczego mieliby tak czynić? Na początku naszego wywiadu powiedziałam ci, że w świecie duchowym nie ma płci. Tam każdy kocha każdego. Jeśli zatem dusze, które się kochają i które pragną obdarzyć się miłością również na ziemi, wcielą się w ciała osób tej samej płci, to co w tym złego, że będą razem? Dziennikarz, wynika z tego, że nic. Bóg, dokładnie. Wiesz, jaki jest główny powód obecności homoseksualistów na ziemi? Dziennikarz, jak łatwo zgadnąć? Nie wiem. Bóg, aby nauczyć was tolerancji, która obok braku przebaczenia, należy do waszych największych bolączek?
27. Dziennikarz widząc, z jak wielką niechęcią normalnych spotykają się geje i lesbijki na co dzień, przed nami chyba jeszcze długa droga w nauce tolerancji. Bóg nie da się temu zaprzeczyć, uważacie, że tylko ludzie tacy jak wy sami, mają takie same prawa, ale jeśli ktoś ma inną narodowość, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną, to uznajecie, że jest kimś gorszym od was i tym samym możecie go poniżać, odmawiać mu jego praw, a nawet zabić. Dziennikarz, chyba nasze postępowanie na ziemi nie za bardzo ci się podoba. Bóg, dlaczego miałoby mi się nie podobać? Ja przecież nic na tym nie tracę. To wy zamieniliście ziemię w świat pełen cierpienia i braku tolerancji. I to wy wyłącznie ponosicie konsekwencje swoich czynów. Reinkarnacja. Dziennikarz, następne nurtujące nas pytanie. Czy reinkarnacja istnieje? 28. Bóg, przyjmijmy, że nie. Jakie są tego konsekwencje? Dziennikarz, takie, że mamy tylko jedno życie. Bóg, właśnie. Na pierwszy rzut oka ma to sens. Rodzicie się, dorastacie, żyjecie tak lub inaczej, umieracie i idziecie do nieba lub piekła. Gdzie tu miejsce na powtórne wcielenia? Dziennikarz, czyli reinkarnacji nie ma? Bóg, taka odpowiedź jest najprostsza. Jeśli jednak zaczniecie się bardziej zastanawiać nad swoim życiem i jego sensem, zaczniecie zadawać pytania, które podważają sens jednorazowego życia. Dziennikarz, na przykład? Bóg, na przykład, dlaczego ludzie rodzą się w różnych warunkach? Dlaczego jedni rodzą się w rodzinach bogatych, a inni w biednych? Dlaczego jedni w 29 rodzinach religijnych, a inni u ateistów? Dlaczego jedni rodzą się w krajach ogarniętych wojną, a inni w krajach dobrobytu? Dlaczego jedni rodzą się w rodzinach patologicznych, a inni w rodzinach pełnych ciepła i miłości? Jak sądzisz, dlaczego? Dziennikarz, podobno dlatego, że taka jest twoja wola. Bóg, ale dlaczego taką mam wolę? Dziennikarz, nieodgadnione są ścieżki Boże, tak się powszechnie uważa. Bóg, czyżby? W takim razie zastanówmy się, jakie są konsekwencje tego, że ludzie rodzą się w różnych warunkach. Jeden człowiek rodzi się w kochającej i zamożnej rodzinie, zostaje wychowany na przyzwoitego obywatela, który pomaga innym, jest głęboko wierzący, tak więc po śmierci trafia do nieba. Drugi człowiek rodzi się w biednej, patologicznej rodzinie i już w dzieciństwie zaczyna kraść. Wyrasta na przestępcę, który trudni się zabijaniem ludzi na zlecenie. Na słowo Bóg tylko drwiąco prycha. Ten człowiek po śmierci trafia do piekła. Jakimi kryteriami kierowałem się, kiedy jedną duszę kierowałem do kochającej rodziny, a drugą do patologicznej? Dlaczego nie zapewniłem im obydwóm takich? 30. Samych szans na początku? Dlaczego jedną z dusz faworyzowałem, a drugą w praktyce skazałem swoją decyzją na wieczne męki w piekle? Muszę być naprawdę okrutnym Bogiem, skoro robię coś takiego. Przecież nawet wy ludzie tak nie postępujecie. Jeśli macie kilkoro dzieci, to staracie się im wszystkim zapewnić tak samo dobry start życiowy, czyż nie tak? Dziennikarz, zgadza się. Bóg, a więc co mnie popycha do tego, aby część dusz traktować dobrze, a część źle? Odpowiedź na to pytanie jest chyba oczywista, musi być jakiś sprawiedliwy czynnik, który powoduje, że dusze wcielają się w ludzi w tak różnych warunkach. Dziennikarz, jest nim reinkarnacja? Bóg, nie inaczej. Gdybyście faktycznie mieli tylko jedno życie, to będąc sprawiedliwym i kochającym Bogiem, a takim jestem, powinienem was wszystkich umieścić dokładnie w tych samych warunkach na ziemi. To jednak nie wszystko. Koncepcja jednego życia zakłada, że każde z was ma tylko jedną szansę. Jeśli ją zmarnuje, to więcej szans już nie dostanie. Czy tak postępuje kochający rodzic? Oczywiście, że nie. Jeśli widzi, że dziecko, 31, poniosło porażkę na jakimś polu, to stara mu się pomóc, zachęcając do kolejnych prób. Ja robię to samo. Każda dusza przechodzi przez liczne reinkarnacje, po to, aby móc w pełni wykorzystać szansę, jaką ode mnie dostała. Zdaję sobie sprawę, że wasz brak wiary w reinkarnację wynika w dużym stopniu z faktu, że przeczy ona jednej z najważniejszych zasad wyznawanej przez znaczną część ludzkości. Piekło. Dziennikarzu, o jakiej zasadzie mówisz? B. Ukreskowane G, że te dusze złych ludzi po śmierci pójdą na wieczne męki do piekła. Dziennikarz, a tak nie jest. Bóg nie jest, gdyż piekła nie ma. Dziennikarz, jak to? 32. Bóg, czy naprawdę sądzisz, że mógłbym jakieś moje dzieci skazać na wieczne męki? Jaki rodzic by tak postąpił?
Nawet jeśli wasze dziecko zrobi coś złego, czy przestajecie je kochać i pragniecie, aby po wsze czasy cierpiało nieopisane męki? Dziennikarz: oczywiście, że nie. B. Ukreskowane G. To dlaczego sądzicie, że ja tego chcę? Macie mnie chyba naprawdę za jakiegoś potwora. Dziennikarz: ale jeśli piekła nie ma, to czy oznacza to, że wszyscy idą do nieba? B. Ukreskowane G. To chyba logiczne. Dziennikarz: nawet tacy ludzie jak Adolf Hitler? Bóg: oczywiście. Zaskoczony? 33. Dziennikarz: raczej zszokowany. Twierdzisz, że po tym, co Hitler zrobił, czeka go nagroda w postaci nieba? B. Ukreskowane G. To nie jest wcale nagroda. Taka jest natura reinkarnacji. W czasie wcieleń wiele duszy spada na samo dno, tak jak w przypadku Hitlera. Jednak w kolejnych wcieleniach mają szansę naprawienia tego, co zrobiły. Dziennikarz: i naprawiają to? Bóg: wcześniej czy później tak, każda dusza wciela się tyle razy, ile potrzebuje, aby mogła znowu zjednoczyć się ze mną. Może to trwać bardzo długo, ale ostateczny wynik jest zawsze ten sam, niebo. Jak więc widzisz, nie możecie przegrać. Każda dusza bez wyjątku ostatecznie trafia do nieba. Happy End czeka wszystkich. Jak w ogóle mogliście pomyśleć, że ojciec, który was stworzył, nie przyjmie was wszystkich z powrotem do siebie? Dziennikarz: sam nie wiem. 34. Wybaczanie. Bóg: ale ja wiem. Waszym wielkim problemem jest brak wybaczania. Nie potraficie wybaczyć innym i dlatego wolicie wierzyć, że ci, którzy skrzywdzili was lub innych, będą za to pokutować po wsze czasy w piekle. Dziennikarz: to jak możemy nauczyć się wybaczać? Bóg: miał was tego nauczyć Jezus. Dziennikarz: ale nauka chyba poszła w las. Bóg: niestety, uważacie się za jego wyznawców, ale nie stosujecie jego nauk. Gdybyście nauczyli się wybaczać, wasz świat wyglądałby dużo, dużo lepiej. Dziennikarz: no dobrze, ale chyba nie jest jeszcze za późno, abyśmy nauczyli się wybaczać? 35. Bóg: na naukę nigdy nie jest za późno, mój synu. Jeśli chcecie nauczyć się wybaczać innym, to powinniście zaakceptować kilka faktów. Pierwszym z nich jest to, że wy również w przeszłych wcielenia popełnialiście wiele niegodziwości, sprawiających cierpienia innym ludziom. Każdy z was miał okazję być i mordercą, i policjantem, i księdzem, i prostytutką. Dziennikarz: trudno w to uwierzyć. Bóg: trudno, ale tak funkcjonuje reinkarnacja. Każde wcielenie pozwala wam zdobywać nowe doświadczenia. Doświadczenia ze wszystkich możliwych stron, dlatego zanim postawicie krzyżyk na kimś, kto was skrzywdził, pomyślcie, że wy byliście kiedyś tacy jak on, a jeśli trudno wam uwierzyć, że Hitler może liczyć na moje przebaczenie, to odpowiedzcie sobie na pytanie: skoro Jezus wybaczył swoim oprawcom, a papież swojemu niedoszłemu zabójcy, to czy ja nie jestem w stanie wybaczyć Hitlerowi? 36. Nie ma przypadków. Bóg: kolejny fakt, na który powinniście zwrócić uwagę, to, że w waszym życiu nie ma przypadków. Jeśli spotykają was jakieś nieszczęścia, to sami je na siebie sprowadziliście. Dziennikarz: ale w jaki sposób? B. Ukreskowane G. Są na to dwa sposoby. Pierwszy ma związek z planami waszej duszy. Przed każdym wcieleniem określa ona plan swojego pobytu na ziemi. W jakiej rodzinie się urodzi, jakich ludzi spotka w swoim życiu, jakie będą ważne wydarzenia w jej życiu, tak pozytywne, jak i negatywne. Tak więc to, że zostaniecie napadnięci i resztę życia spędzicie na wózku inwalidzkim, może być celem waszej duszy, która w ten sposób chce doświadczyć życia jako osoba niepełnosprawna. Dziennikarz: a drugi sposób? Bóg potrafi cię kreować swoją rzeczywistość poprzez swoje myśli, mówiliśmy o tym na początku naszego wywiadu. 37. Dziennikarz: czyli jeśli będziemy myśleć pozytywnie, to będą nas spotykać w życiu pozytywne wydarzenia, a jeśli będziemy myśleć negatywnie, to negatywne? Bóg: zgadza się, a ponieważ każdy z was może poprzez trening nauczyć się panować nad swoimi myślami, dlatego w ten sposób może kreować swoją rzeczywistość. Grzechy. Dziennikarz: mam jeszcze jedno pytanie dotyczące faktu, że piekła nie ma. W jaki zatem sposób jesteśmy karani za nasze grzechy? Bóg: nie jesteście, a to dlatego, że grzechów nie ma. Jest tylko akcja i reakcja na nią. Jeśli dotkniecie gorącego piekarnika, to poparzycie się. Nie jest to jednak kara, ale prosta konsekwencja waszej nieuwagi. Jeśli skoczycie z 30 piętra i zabijecie się, to też nie będzie to kara za waszą lekkomyślność, a tylko konsekwencja waszego czynu. Cokolwiek robicie w swoim życiu,
Będzie to miało swoje konsekwencje w jego dalszej części lub w kolejnych wcieleniach, według prostej zasady akcji i reakcji. 38. Dziennikarz, ale w takim razie przydałyby nam się jakieś wskazówki, jak mamy postępować. Bóg nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, jeśli będziecie się do niej ściśle stosować, to wasze życie znacznie na tym zyska. Dziennikarz, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące reinkarnacji. Czy możemy reinkarnować jako zwierzęta, jak w to wierzą niektórzy? Bóg, jeśli reinkarnowaliście już jako ludzie, wtedy kolejne reinkarnacje nie mogą się odbywać w postaci zwierząt. Dziennikarz, dlaczego? B. Ukreskowane GZT względu na poziomy waszego rozwoju, gdybyś wcielił się na przykład w szczura, to jak mógłbyś odrabiać kolejne lekcje, będące konsekwencją twoich czynów jako człowieka? Tak się nie da. 39. Dziennikarz, czyli rozumiem, że jeśli wcielam się w człowieka, to będę to robił tak długo, aż osiągnę oświecenie i wrócę do ciebie. Bóg, nigdzie nie jest powiedziane, że do końca będziesz się wcielał akurat w człowieka. Dziennikarz, to jeśli nie w człowieka, to w co? Inne cywilizacje. Bóg, naprawdę sądzisz, że w całym wszechświecie ludzie są jedynymi inteligentnymi istotami? Dziennikarze, są inni? Jakoś dotychczas nie udało nam się odkryć innych cywilizacji. Boga, po cóż stwarzałbym tak wielki wszechświat z miliardami galaktyk? Przecież nie po to tylko, aby na jednej planecie stworzyć życie, które może przyjmować duszę? 40. Dziennikarz, skoro tak twierdzisz, Bóg, postaw się w mojej sytuacji. Jesteś Bogiem Wszechmogącym i stwarzasz materialny świat, w który dusze mogą się wcielać? Niby po co miałbym ograniczać się do stworzenia rozumnego życia tylko na jednej planecie, jeśli mogę je stworzyć na milionach planet? Dziennikarz, fakt, ale jeśli istnieją inne cywilizacje, to jak one wyglądają? Czy są podobni do ludzi? Bóg, sam sobie odpowiedz na to pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem i stworzyłeś inteligentną rasę na planecie Ziemia. Następnie przenosisz się na planetę, gdzie w ogóle nie ma atmosfery, a temperatura w ciągu dnia przekracza 1000 stopni Celsjusza. Jak wyglądałaby rasa, którą tam byś stworzył? Dziennikarz, no cóż, na pewno nie oddychałaby tlenem i musiałaby mieć jakiś stalowy pancerz, który chroniłby ją przed gorącem. 41. Bóg, dobrze, i co jeszcze? Dziennikarz, nie wiem. Bóg, ile mieliby oczu? Dziennikarz, może 6. Boga, jakby się rozmnażali? Dziennikarz, czy ja wiem? Może przez pączkowanie, albo nie, też przez zapłodnianie komórki, tylko, że do zapłodnienia potrzebowaliby aż 10 komórek zapłodniających różnych osobników. Bóg, widzę, że zaprojektowałeś prawdziwą orgię, śmiech? Dziennikarz, ja tylko. 42. Bóg, bardzo dobrze. Właśnie w taki sposób tworzę kolejne cywilizacje. Dziennikarz, to chyba musi być niezła zabawa? B. Ukreskowane GZT, byś wiedział, ale najlepsza zabawa jest wtedy, gdy dusze zaczynają wcielać się na danym świecie. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, dlatego, że wtedy dopiero robi się naprawdę ciekawie. Weźmy chociażby waszą ziemię. Nie tak sobie wyobrażałem wasze życie. Dziennikarz, a jak? Bóg, mieliście żyć w pokoju. Dziennikarz, no tak. Ale skoro nie idzie nam zbyt dobrze, to przecież mógłbyś nam jednak trochę pomóc? 43. Boża pomoc. Bóg, trochę pomóc? Ja wam pomagam na okrągło, wprawdzie nie ingeruję bezpośrednio w wasze życie, ale ciągle wysyłam do was moich posłańców. Myślisz, że Budda, Mahomet, Jezus i inni, to wzięli się u was z kosmosu? Dziennikarz, niekoniecznie. Bóg, ciągle wysyłam do was moich posłańców, ale wy tylko udajecie, że ich słuchacie. W rzeczywistości wykorzystujecie ich nauki do swoich własnych celów, które nie mają nic wspólnego ze mną. Ale to nie będzie trwać wiecznie. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, zasady akcji i reakcji nie da się oszukać, chyba tylko ślepy nie widzi, że wasza cywilizacja chyli się ku upadkowi. Dziennikarz, czyli to prawda, że pod koniec 2012 roku nastąpi koniec świata? 44. Bóg, koniec świata na pewno nie nastąpi, co najwyżej koniec Ziemi. Kiedy to się stanie, to zależy tylko od was. Kres waszej cywilizacji może nastąpić za rok, za 10 lat, za 50. Dziennikarz, ale nastąpi? Bóg, symptomy upadku waszej cywilizacji są aż nadto widoczne, zmiany klimatyczne, które wywołują coraz liczniejsze kataklizmy, rozprzestrzenianie się broni atomowej, głód, wojny, terroryzm, chciwość, która właśnie pchnęła was w ogólnoświatowy kryzys finansowy.
A mimo tych wszystkich oczywistych sygnałów, większość z was żyje spokojnie wierząc, że to nic takiego. Dziennikarze, jeśli coś zaczniemy robić, czy jest szansa na ocalenie nas? Bóg, szansa istnieje zawsze, ale musicie się obudzić i zaakceptować fakt, że nigdy za was nie naprawi waszego świata, ani ja, ani pozaziemskie cywilizacje. 45. Dziennikarz, ale skoro istnieją inne cywilizacje we wszechświecie, to dlaczego ich nie odkryliśmy i dlaczego nie nawiązały z nami kontaktu? Bóg, ponieważ naruszyłoby to proces ewolucji waszej planety. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, uda wam się nawiązać kontakt z innymi cywilizacjami. Nauczycie się też wtedy dostrzegać inne wymiary. Inne wymiary, dziennikarz, czyli to prawda, że istnieją inne wymiary? Bóg, oczywiście. Kłania się tutaj fizyka. Dziennikarz, jak to? Bóg, każdy wszechświat, a więc i inne wymiary, składają się z fal, mówiliśmy już o nich. Wiesz, jak wyglądają fale? 46. Dziennikarz, nie jestem pewien. Bóg, chyba uczyłeś się na matematyce o sinusoidach? Dziennikarz, tak. Bóg, fale mają kształt sinusoidy. Każda fala ma określoną długość. Długość fali to odcinek łączący początek i koniec jednego pełnego cyklu fali. Każdy wymiar ma przypisaną określoną długość podstawowej fali. Dla waszego wszechświata jest to 7,23 cm. Inne wymiary mają po prostu inną długość fali podstawowej. Jak być może pamiętasz z lekcji fizyki, im fala jest krótsza, tym ma wyższą częstotliwość oraz większą energię. Wyższe wymiary, czyli bardziej duchowe, mają fale o mniejszej długości, a więc o wyższej częstotliwości i większej energii. Na odpowiednio wysokim poziomie znajdują się wymiary, w których znajdują się dusze. I to tam trafiają wasze dusze po śmierci ziemskiego ciała. Dziennikarz, czy dobrze domyślam się, że na najwyższym poziomie, o najwyższej częstotliwości i energii znajdujesz się ty? 47. Bóg, i tak i nie. Faktycznie najwyższy wymiar jest moją czystą świadomością, jednak każda fala, niezależnie od częstotliwości, jest mną, gdyż inaczej być nie może. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, taka jest natura fal. Pamiętasz przykład z jeziorem? Fale przenikają się nawzajem i oddziałują na siebie. Dlatego jestem wszędzie i wszystkim. Dziennikarz, czy my ludzie jesteśmy w stanie podczas ziemskiego życia przenosić się do innych wymiarów? Bóg, oczywiście. Jest to kwestia zmiany częstotliwości waszego ciała. Gdy dostroicie ją do poziomu innego wymiaru, to wtedy znikacie z waszego wymiaru, a pojawiacie się w nowym wymiarze. Dziennikarz, jak to możliwe? 48. B ukreskowane G to prostsze niż myślisz. Weźmy jako przykład telewizor. Odbiera on fale, które są nośnikiem sygnału telewizyjnego zawierającego obraz i dźwięk. Stacja nadawcza nadaje sygnały, czyli fale różnych stacji. Fala każdej stacji ma inną długość, czyli inną częstotliwość. Gdy zmieniasz pilotem kanał w telewizorze, to w tym momencie telewizor przestraja się na określoną długość fali. Tak więc, gdy dostraja się do fali polsatu, to na ekranie pojawia się polsat. Gdy dostraja się do TVN, to pojawia się TVN, a polsat znika z ekranu. Zwróć jednak uwagę, że fale polsatu wcale nie giną. TVN nadal istnieją i przenikają przestrzeń, tylko, że telewizor ich nie jest w stanie wyświetlić, gdyż nie jest do nich dostrojony. I dokładnie w ten sam sposób działają inne wymiary. Jeśli dostroisz się do fali innego wymiaru, to wtedy znikniesz z ziemskiego wymiaru. Nikt nie będzie cię w stanie tutaj zobaczyć ani usłyszeć. Z kolei zobaczy i usłyszy cię ten, kto będzie w drugim wymiarze. Jednak tak naprawdę to ty nadal istniejesz w tym samym miejscu, tylko, dziennikarz, w innym wymiarze. Bóg, istotom z wyższych wymiarów dużo łatwiej jest przenikać do niższych wymiarów, niż odwrotnie. 49. Dziennikarz, dlaczego? Bóg, przez prostą analogię, ktoś, kto potrafi przyrządzić wyszukane dania, bez problemu przygotuje i jajecznicę. Jeśli jednak ktoś potrafi zrobić tylko jajecznicę, to wykonanie wyszukanego dania będzie dla niego bardzo trudne, co nie znaczy, że niemożliwe. Co więcej, istoty z wyższych wymiarów są w stanie obserwować niższe wymiary, bez materializowania się w nich. Dziennikarz, w jaki sposób? Bóg, dostosowują swoje zmysły do fal niższych wymiarów, pozostawiając jednak swoją podstawową falę w swoim wymiarze. Tak na przykład robią anioły i dusze, które mają wam pomagać w czasie waszego ziemskiego życia. Wy nie możecie ich dostrzec,
ale one doskonale widzą was. Dziennikarz: podobno niektórzy ludzie potrafią widzieć anioły i inne istoty. 50. B. Ukreskowane G. To prawda. Istoty wyższe mogą dostroić się do indywidualnych częstotliwości dowolnego człowieka i mu się ukazać, lub też odwrotnie. Niektórzy ludzie potrafią dostroić swoje zmysły do wyższych wymiarów i widzieć istoty stamtąd pochodzące. Rolę dziennikarza: omawialiśmy wcześniej temat grzechu. A co z grzechem pierworodnym? Go też nie popełniamy? Bóg: widzę, że jednak trudno ci oswoić się z myślą, że nie popełniacie w ogóle grzechów. To może przekona cię następujące porównanie. Wasze ziemskie życie można przyrównać do filmu. Tak jak aktor wciela się w graną rolę, tak samo wasza dusza wciela się w rolę, którą gra tu na ziemi. Grając rolę złego człowieka, na przykład mordercy, dusza taka czyni wiele złego innym ludziom na ziemi, ale nie jest w stanie zrobić nic złego prawdziwym istotom, jakimi są dusze. Tak samo jak aktor w filmie może być złym charakterem i zabijać wiele niewinnych ludzi, ale to tylko film, tak jak wasze ziemskie życie. 51. Dziennikarz: to porównanie nawet do mnie przemawia. Po zakończeniu zdjęć aktor, który grał oprycha, staje się znowu przyzwoitym człowiekiem. Bóg: gdy grał oprycha, też był przyzwoitym człowiekiem, tylko w tym filmie wyglądało to na coś złego. Dziennikarza: co z konsekwencjami? Tłumaczyłeś mi, że nasze postępowanie w danym wcieleniu ma wpływ na nasze przyszłe wcielenia. Czy jest jakaś analogia z aktorem grającym w filmach? Bóg: jeśli aktor zagra dobrze w dobrym filmie, to jego kariera będzie się rozwijać i będzie dostawał coraz lepsze role. Jeśli jednak widzowie go nie polubią, a filmy z jego udziałem zrobią klapę, to będzie otrzymywał coraz gorsze role. Naprawdę zachęcam cię do tego, aby patrzeć na życie, jak na film, szczególnie gdy da ci ono w kość. Uświadom sobie, że wszyscy ludzie grają tylko swoje role, i raz wcielają się w role charakterów pozytywnych, a innym razem negatywnych. Dziennikarz: tak sobie myślę, że zwrot film mu się urwał nabiera teraz nowego znaczenia. 52. Bóg: wiesz dlaczego wymyśliliście grzech pierworodny? Dziennikarz: dlaczego? Bogowie Bóg, abyście uwierzyli, że jesteście kimś gorszym ode mnie, że jesteście tylko zwykłymi ludźmi, którzy mają się lękać Boga Wszechmogącego. A tymczasem prawda jest taka, że wy również jesteście bogami. Dziennikarz: czy to nie przesada? Bóg: czyżby? Zastanów się, dziecko człowieka jest człowiekiem, w takim razie dziecko Boga jest, dziennikarz, Bogiem. 53. Bóg: jesteście bogami, którzy zostali na pewien czas zamknięci w ludzkich ciałach i zapomnieliście o swojej boskości, ale powtarzam, jesteście mi równi. Dziennikarz: aż mi zaparło dech z wrażenia. Bóg: nie dziwi mnie to. W końcu dowiedzenie się, że jest się Bogiem, może być trochę szokujące. Dziennikarz: trochę. Boga: wiesz co w tym jest najpiękniejsze? Dziennikarz: co? B. Ukreskowane G. To, że wszyscy inni ludzie też są bogami, bo innej możliwości po prostu nie ma. Ja jestem wami, a wy mną. Pamiętaj, że wszystko jest falą, a fale na siebie oddziałują, przenikają się i łączą. 54. Dziennikarz: myślę, że trzeba trochę czasu, abym się z tą myślą oswoił. Chciałbym jeszcze ostatni raz wrócić do kwestii grzechu. Co ze spowiedzią praktykowaną w chrześcijaństwie? Skoro grzechów nie ma, to czy spowiedź taka ma w ogóle sens? Bóg: spowiedź nie ma nic wspólnego ze mną. Zakłada ona, że aby Bóg odpuścił ludziom grzechy, to muszą oni skorzystać z pośrednictwa ściśle określonych ludzi. Dziennikarz: czyli księży. Bóg: tylko niby czemu akurat księży, a nie na przykład piekarzy albo hydraulików? Skoro wszyscy ludzie są moimi dziećmi, to dlaczego jedni mogą w moim imieniu odpuszczać grzechy, a inni nie? I w końcu najważniejsze pytanie, dlaczego musicie korzystać z pośrednictwa ludzi zwracając się do mnie? Dlaczego nie możecie bezpośrednio prosić mnie o wybaczenie grzechów? Dziennikarz też sobie zadaje te pytania. 55. Bóg: słusznie. Spowiedź została wymyślona po to, aby ludzi związać z kościołami. Jeśli ktoś naprawdę czuje się winny, bo uważa, że zrobił coś złego, to powinien szczerze za to żałować, naprawić to oraz zrobić wszystko, co w jego mocy, aby ponownie tego nie popełnić. Dziennikarz: i to wszystko? Bóg: raczej aż, ludziom tak bardzo spodobała się spowiedź,
Gdyż wystarczy, że powiedzą księdzu swoje grzechy, zmówią kilka zdrowasiek i czują się rozgrzeszeni, a ponieważ księży obowiązuje tajemnica spowiedzi, więc o ich grzeszkach nikt się nie dowie, trzeba naprawdę dużej odwagi, aby publicznie przed ludźmi przyznać się do tego, że zrobiło się coś złego, szczerze tego żałować, naprawić swoją winę i nie robić tego więcej. Dziennikarzy, wtedy nam wybaczysz? B. Ukreskowana gijota wam nie wybaczy, bo nie mam czego, ale wy wtedy wybaczycie samym sobie. 56. Dziennikarz, mówiłeś, że gdy spada na nas jakieś nieszczęście, to wynika to albo z naszych myśli, albo z ustaleń duszy przed wcieleniem. To w takim razie jak mamy postępować, gdy naszym zdaniem innym wyrządza się zło? Gdy na przykład sąsiad znęca się nad swoją żoną, czy powinniśmy uznać, że tak wybrały ich dusze przed wcieleniem i nie wtrącać się, czy też może właśnie powinniśmy zareagować, gdyż taki jest cel naszej duszy? Bóg tego nie wiecie i dzięki temu macie wolny wybór. Gdybyście zawsze wiedzieli, jak należy postąpić w danej sytuacji, to wtedy jaki sens miałoby wasze życie na ziemi? Po prostu bylibyście tylko wykonawcami z góry zaplanowanego scenariusza, ale ponieważ tego nie wiecie, dlatego musicie sami podejmować decyzje. Raz będą one lepsze, raz gorsze, ale to właśnie dzięki nim możecie uczyć się i rozwijać. Dziennikarz, no dobrze, ale wracając do przykładu z maltretowaną kobietą, twoje słowa ani trochę nie pomagają mi w podjęciu słusznej decyzji. Bóg nie ma jednej słusznej decyzji, ale dam ci pewną podpowiedź. Fakt, że dowiedziałeś się o tym, że sąsiad bije żonę, nie jest przypadkiem. W życiu nie ma przypadków, a to oznacza, że zostałeś celowo poinformowany o tym fakcie, po to, abyś mógł. 57. Dziennikarz, abym mógł. B. Ukreskowane GTO, już musisz sam wykombinować. Pamiętaj, że masz wolny wybór. Dziennikarz, ale jeśli faktycznie każda docierająca do mnie informacja o jakimś negatywnym wydarzeniu nie jest przypadkiem, to liczba wydarzeń, w które powinienem się zaangażować, jest przeogromna. Bóg zgadza się, ale masz przecież do pomocy innych. Dziennikarz, jakich innych? Bóg, ponad 6 miliardów innych ludzkich istot na tej planecie. Dziennikarz, tylko jakich namówić do współpracy? 58. Bóg, dobre pytanie, a jednak jeśli chcecie uczynić swój świat lepszym, to nie macie wyboru. Dziennikarz, chciałem jeszcze upewnić się co do jednej rzeczy. Jeśli oglądam program informacyjny, w którym większość wiadomości ma negatywny charakter, to czy muszę zająć się nimi wszystkimi? Bóg, oczywiście zajęcie się nimi wszystkimi przekracza możliwości jednej osoby i właśnie dlatego potrzebujesz innych ludzi do pomocy. Kiedy dotrze do ciebie informacja o czymś, co uważasz, że nie powinno mieć miejsca, zastanów się, co możesz zrobić, aby to zmienić. Pamiętaj, zawsze coś można zrobić, za każdym razem gdy w wiadomościach słyszycie o wojnach, plagach i ludzkich nieszczęściach, to jest to dla was sygnał, że należy coś z tym zrobić. Ale wy co najwyżej przełączacie telewizor na inny kanał. Jezus, dziennikarz, mam następne pytanie, tym razem dotyczące Jezusa. 59. B. Ukreskowane GCO, chcesz wiedzieć o swoim bracie? Dziennikarz, nasze religie głoszą, że Jezus to ktoś wyjątkowy, Syn Boży. Jednak z tego co mówisz wynika, że jako Jego bracia jesteśmy Mu równi. Czy tak jest? Bóg, oczywiście. Jezus to bardziej rozwinięta dusza, ale też dusza. Wasz starszy brat i to rodzony. Największą wadą waszej Biblii jest to, że nie zawiera ona opisu najważniejszego okresu życia Jezusa. Dziennikarz, to znaczy, Bóg okresu Jego dorastania i pełnego odkrywania swojej boskości. Zwróć uwagę, że w Nowym Testamencie jest tylko opisany okres Jego życia do 12 roku, a następnie następuje przeskok do momentu, gdy miał już 30 lat. Te brakujące 18 lat było okresem, gdy Jezus szukał swojej drogi do mnie, i wy również możecie to uczynić. Gdybyście dokładnie poznali, jak krok po kroku On tego dokonał, byłoby wam łatwiej. Dziennikarza, co z Jego niepokalanym poczęciem? 60. Bóg, wszyscy bez wyjątku zostaliście sprowadzeni na ziemię w sposób niepokalany, bo zgodny z moją wolą. Dziennikarz, chodziło mi o to, że Maryja poczęła Jezusa bez, no wiesz, seksu. Bóg, chyba sam w to nie wierzysz, a niby czemu miałoby to służyć? Po co miałbym robić tyle zachodu, aby komórka jajowa, z której powstanie ciało Jezusa, została zapłodniona w jakiś magiczny sposób? Dziennikarz, nie wiem,
Seks Bugi, dobrze, że nie wiesz, bo taki powód nie istnieje. Wymyśliliście niepokalane poczęcie, aby napiętnować seks jako coś złego. Dziennikarz, czyli seks jest dobry? 61. Bóg, seks w swej naturze nie jest ani dobry, ani zły. Po prostu jest, to od was zależy, jak go wykorzystacie. Seks stanowi najwspanialsze dopełnienie miłości dwojga ludzi. Jednak niekontrolowany może wywołać w was najniższe instynkty. Wszystko zależy od was, dziennikarz, czyli powinniśmy skończyć z myśleniem o seksie jako czymś niegodnym człowieka? Bóg, oczywiście, to przecież dzięki seksowi dochodzi do powstania jednego z największych cudów w Bożym stworzeniu, dusza wstępuje w świat fizyczny. Dziennikarza, co w takim razie z zapłodnieniem in vitro, czy ono jest sprzeczne z wolą Bożą, tak jak to głosi Kościół? B. Ukreskowane G. To twierdzenie przeczy samo sobie. Z jednej strony Kościół twierdzi, że seks to coś nieczystego, pokalanego, a następnie krytykuje zapłodnienie z probówki, twierdząc, że jest ono sprzeczne z boskim sposobem powstawania nowego życia poprzez seks. 62. Dziennikarz, to nie ma większego sensu. Bóg zgadza się, posiadanie dzieci to jedna z najwspanialszych przygód, jaka może was spotkać na ziemi. Więc dlaczego miałbym krytykować metodę, dzięki której ta przygoda może się ziścić? Dziennikarza, co z prezerwatywami? Bóg, jak łatwo się domyślić, nie mam nic przeciwko nim, ani żadnym innym środkom antykoncepcyjnym. Dzięki nim możecie cieszyć się seksem bez strachu przez niechcianą ciążą. Dziennikarz, to jak już jesteśmy przy temacie niechcianej ciąży, to jakie jest twoje stanowisko do aborcji? Boga, jak sądzisz? Dziennikarz, nie wiem. 63. Bóg, odpowiedz sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest ta aborcja? Jest ona pozbawieniem duszy możliwości życia w tym świecie. Czy to dobrze, czy to źle? Samoceń. Dziennikarz, trudno to zrobić? Bóg, ale to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie, synu. Sam musisz ocenić, czy aborcja to coś złego, czy nie. Jeśli ocenisz, że aborcja to coś złego, to będzie ona dla ciebie czymś złym. Jeśli ocenisz, że nie jest czymś złym, to tym nie będzie. Dziennikarz, ale sam powiedziałeś, że poprzez aborcję dusza zostaje pozbawiona możliwości życia w tym świecie. Bóg, ale powiedziałem też, że istnieje reinkarnacja i jeśli duszy nie uda się na trwałe reinkarnować tym razem, to zrobi to następnym. Kto wie, może doświadczenie aborcji było celem tej duszy w tym życiu. Dziennikarz, to jakieś pocieszenie. 64. Boga może nie było. Samobójstwo, dziennikarz, wracamy do punktu wyjścia. A co z samobójcami? Czy samobójstwo to coś złego, czy nie? Bóg, samobójcy muszą liczyć się z pewnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami związanymi ze swoim czynem. Dziennikarz, czy to znaczy, że popełnianie samobójstwa to jednak coś złego? Bóg, samobójstwo oznacza, że dana dusza nie sprostała zadaniom, przed jakimi stawiają życie na ziemi. Konsekwencją tego jest to, że taka dusza będzie musiała w kolejnych wcieleniach jeszcze raz przejść próbę, której nie podołała, popełniając samobójstwo, a ponadto będzie też musiała przerobić doświadczenia związane z samym samobójstwem. Dziennikarz, w jaki sposób? 65. Bóg może będzie miała dziecko, które też będzie próbowało popełnić samobójstwo, a może będzie psychologiem, który będzie starał się pomagać niedoszłym samobójcom. Dziennikarz, czyli można powiedzieć, że jednak odradzasz popełnianie samobójstwa? Bóg, samobójcy pragną uniknąć cierpienia, niezależnie jakiej jest ono natury, ale to cierpienie wróci do nich w kolejnych wcieleniach? Dziennikarz, spod deszczu pod rynnę. Bóg, można tak to ująć. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że życie na ziemi potrafi dać wam bardzo w kość i że wielu ludzi traci ochotę na jego kontynuowanie, ale wierzcie mi, nigdy, ale to nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet największy głaz, który stanie na waszej drodze, jesteście w stanie odsunąć, a wiesz dlaczego? Dziennikarz, nie. 66. Bóg, ponieważ sami te głazy dla siebie przygotowaliście, każdy problem, przed którym stajecie w ziemskim życiu, jest do rozwiązania, gdyż inaczej taki problem nie miałby racji bytu i nie pojawiłby się w waszym życiu. Dziennikarz, ok. A co z eutanazją? Czy należy ją traktować tak samo jak samobójstwo? Bóg, różnica między samobójstwem a eutanazją jest chyba oczywista. Eutanazja dotyczy ludzi, którzy wiedzą, że ich czas na ziemi dobiega końca.
Ponadto ich fizycznego cierpienia nie można ukoić, dziennikarza zatem eutanazja nie niesie za sobą takich negatywnych konsekwencji, jak w przypadku samobójców, Bóg nie. Natomiast oczywiście każde wasze działanie w tym życiu, a więc i eutanazja, ma konsekwencje w kolejnych żywotach. Muszę zaznaczyć, że macie w ogóle bardzo dziwne podejście do eutanazji, dziennikarz to znaczy, 67. Cierpienie Bóg. Gdy wasz kot lub pies bardzo cierpi z powodu nieuleczalnej choroby, to uśpienie go jest dla was aktem humanitarnym, ale gdy to dotyczy ludzi, to nazywacie to morderstwem, mimo, że cierpiąca osoba dobrowolnie chce się jej poddać. Równocześnie większość z was nie widzi nic złego w zabijaniu niektórych przestępców, mimo, że nie chcą oni umierać. Dziennikarz, rzeczywiście nie jest to zbyt logiczne. Wydaje mi się, że brak akceptacji dla eutanazji wynika z naszej wiary w to, że nasze cierpienie jest miłe Bogu. Bóg, niestety masz rację, synu. Ubzduraliście sobie, że za wasze cierpienia na ziemi wynagrodzę was w niebie. Musicie mnie mieć za prawdziwego psychopatę, jeśli w coś takiego wierzycie, który rodzic nagradza swoje dziecko za to, że cierpi. Dziennikarz, żaden. Bóg zgadza się, ja tutaj nie jestem wyjątkiem. 68. Dziennikarz, to skąd u nas wiara w pozytywną rolę cierpienia? Bóg w ten sposób chce cię użyć swoim cierpieniom. Gdy cierpicie i uważacie, że za to po śmierci zostaniecie wynagrodzeni, to takie cierpienie staje się dla was łatwiejsze do zniesienia. Tylko, że ja wcale was za to wynagradzać nie zamierzam. Dziennikarz, to po co w takim razie cierpimy? Bóg, cierpienie jest oznaką, że coś ważnego dzieje się z waszym życiem. Może przerabiacie doświadczenia związane z waszymi przeszłymi lub przyszłymi wcieleniami, a może wasza dusza chce w ten sposób zwrócić wam uwagę na coś i skłonić was do działań. Dziennikarz, jakich działań? Bóg, działań, które dusza zaplanowała dla was w tym życiu. Ponieważ dałem wam wolną wolę, więc wcale nie musicie tych planów się trzymać. I gdy, 69. Zbaczenie ze ścieżki wyznaczonej wam przez duszę, stara się ona was skierować we właściwym kierunku, i w tym celu wykorzystuje między innymi cierpienie. Dziennikarz, i to działa? Bóg, raz lepiej, raz gorzej. Są wśród was tacy, którzy nie potrafią żyć bez cierpienia, lubują się w roli ofiar. Są też tacy, którzy pod wpływem cierpienia zatracają wiarę we mnie, no bo przecież Bóg nie pozwoliłby mi na to. Nawet mój syn Jezus w chwili największego cierpienia zwątpił we mnie. Dziennikarz, ojcze, czemuś mnie opuścił? Bóg, dokładnie. Na pocieszenie powiem ci, że ja nigdy was nie opuszczam. Jestem przy was i w was zawsze. W każdej chwili waszego życia. W każdym waszym oddechu. Jeśli uwierzycie w to, to wasze życie stanie się łatwiejsze. I wierz mi, gdy cierpicie, gdy cały świat wali wam się na głowę, to oznacza to, że ja, wasza dusza i wiele innych duchowych istot stara się wam przekazać coś bardzo ważnego. Wystarczy nas tylko usłyszeć. 70. Dziennikarz, ale jak? Znaki Bóg, ciągle wysyłamy wam różne znaki. Dziennikarz, ja żadnych znaków nigdy nie dostawałem. Bóg, każdego dnia przesyłamy wam znaki, ale wy traktujecie je w najlepszym wypadku jako zbiegi okoliczności. Dziennikarz, to jak te znaki wyglądają? Bóg, mogą przyjąć najprzeróżniejszą postać. Czasami są to myśli, które pojawiają się w twojej głowie. Innym razie są to słowa wypowiadane przez innych ludzi. Znakami mogą też być przedmioty oraz wydarzenia. Dziennikarz, co zrobić, abyśmy mogli te znaki odczytywać? 71. Bóg, zacznijcie zwracać na nie baczniejszą uwagę oraz uwierzcie, że naprawdę istnieją. Dziennikarz, skoro cierpienie nie jest ci miłe, to jak wygląda sprawa z biedą? Uczono nas, że Bóg woli ludzi biednych od bogatych, że bogaty szybciej przejdzie przez ucho igielne, niż dostanie się do nieba. Bóg, dla mnie to nie ma znaczenia. Jak sądzisz, kto jest bliższy Bogu? Biedak, który całe życie trudni się okradaniem innych, czy bogacz, który poświęcił całe swoje życie i majątek, aby nieść innym pomoc? Dziennikarz, odpowiedź nasuwa się sama. Bóg, gdy cierpicie biedę, to wymawiacie sobie, że to ja chcę, abyście byli biedni, i że w niebie wynagrodzę wam niedostatki życia na ziemi. Pieniądz, jak wszystko, może być wykorzystany w dobrym lub złym celu. Stworzyłem wasz świat tak, aby każdemu starczyło.
Aby nikt nie musiał żyć w nędzy, czy umierać z głodu, to że setki milionów ludzi żyją w nędzy, a miliony co roku umierają z głodu, wynika z waszej chciwości oraz faktu, że innych ludzi traktujecie jak obcych, a nie jak swoich braci i siostry. 72. Śmierć dziennikarz. Mówiliśmy o samobójcach i eutanazji. Zastanawiam się, dlaczego temat śmierci wzbudza w nas ludziach tak wiele emocji? Bóg, śmierć traktujecie jako coś strasznego, tymczasem powinniście ją świętować jako kolejny etap podróży. Co by się stało, gdyby na pogrzebach zamiast smucić się i mieć grobowe miny, ludzie opowiadali sobie dowcipy oraz świętowali to, że droga im osoba przeszła do lepszego świata? Dziennikarz, trudno mi sobie coś takiego wyobrazić. Bóg, nie dziwię się, nie tylko, że brak wam wiary w życie po śmierci, ale również w zbyt dużym stopniu uzależniacie swoje szczęście od innych. Jeżeli stracicie bliską osobę, to tracicie również swoje szczęście, co jest oczywistym nieporozumieniem. Dziennikarz, dlaczego? 73. Bóg, dlatego, że nigdy z zewnątrz nie potrafi dać wam szczęścia. Dziennikarz, to chyba przesada. Jeśli zakochuje się w kimś, to dzięki tej osobie czuje się szczęśliwy. Bóg, ale to ty czujesz się szczęśliwy. Tylko ty możesz w sobie wzbudzić uczucie szczęścia, tak samo jak tylko ty możesz w sobie spowodować na przykład strach. Owszem, inni ludzie mogą stanowić katalizatory emocji i uczuć, które w was powstają, ale to wyłącznie wytworzycie je w sobie. Dziennikarz, chyba się trochę pogubiłem. Bóg, nie dziwi mnie to. Weźmy taki oto przykład. Kolega z pracy chce ci zrobić psikusa i przestraszyć cię, mówiąc, że właśnie ukradli twój samochód z parkingu. To od ciebie zależy, czy faktycznie się przestraszysz, czy też nie dasz się ponieść emocjom. Jednak wy przez całe życie dajecie się ponosić emocjom. Dziennikarz, czy to coś złego? 74. Bóg, nie złego, ale utrudnia wam znacznie życie, bo stajecie się zakładnikami zewnętrznych czynników, które, jak sądzicie, mają decydujący wpływ na to, jak się czujecie. Dziennikarz, no dobrze, zastanawiam się, czy nasza obawa przed śmiercią nie ma związku z instynktem samozachowawczym? B/GTO są dwie różne rzeczy. Dzięki instynktowi samozachowawczemu nie wchodzicie pod koła nadjeżdżającego samochodu, nie skaczecie z balkonu, itd. Gdyby nie on, żaden gatunek by nie przetrwał, ale obawa przed śmiercią jest czymś irracjonalnym. Jeżeli wierzycie w Boga i życie po śmierci, to nie powinniście się jej bać. Dziennikarza, jednak większość z nas się jej boi. Czy to oznacza, że nasza wiara jest słaba? Bóg, nie inaczej. A niestety strach przed śmiercią oddziałuje na całe wasze życie. 75. Dziennikarz, w jaki sposób? Bóg, gdy boicie się śmierci, staracie się kurczowo trzymać życia, a wtedy waszym najważniejszym celem staje się przetrwać za wszelką cenę. Aby osiągnąć ten cel, jesteście gotowi pozbawiać życia innych ludzi w myśl zasady, że przeżyje najsilniejszy. Jeśli jednak uwierzycie, że śmierć waszego ziemskiego ciała jest tylko kolejnym etapem waszej podróży, to wtedy nie będziecie aż tak bardzo się przywiązywać do swojego ciała. I zamiast żyć w strachu, że ktoś może was pozbawiać waszego życia, zaczniecie się nim znacznie bardziej cieszyć. Strach przed śmiercią powoduje również, że śmierć jest dla was tematem tabu. Większość z was w ogóle o niej nie mówi, a przecież jest to jeden z najważniejszych momentów waszego życia. Dziennikarz, nie da się ukryć, Bóg, ale tak jest. Śmierć to moment, gdy rezygnujecie ze swojego fizycznego ciała i wracacie do mnie. 76. Dziennikarz, to w takim razie chciałem spytać się, co dzieje się z ludźmi w chwili śmierci? Bóg, wasza cielesna powłoka umiera, a wasza dusza wraca w wyższe wymiary. Dziennikarz, tak po prostu? Bóg, gdy opuszczacie ziemski wymiar, przed oczami przewija wam się całe wasze życie, każdy jego szczegół, nie tylko, że je dokładnie widzicie, ale też czujecie. Co więcej, dotyczy to nie tylko was samych, ale też wszystkich ludzi, których spotkaliście w swoim życiu i na których mieliście wpływ. Dokładnie zdajecie sobie wtedy sprawę z tego, jak pomogliście albo skrzywdziliście innych ludzi. W chwili ziemskiej śmierci zdobywacie całą wiedzę, jaką zyskaliście w tym wcieleniu. Dziennikarza, to musi być całkiem ciekawe. Bóg w rzeczy samej, a gdy już wrócicie do świata duchowego, to zaczynacie znowu odczuwać najpotężniejszą energię we wszechświecie. 77. Dziennikarza, to znaczy, miłość, Bóg, miłość, to ona jest najwyższą energią niesioną przez fale. Z niej składam się ja i całe stworzenie.
Podczas pobytu na ziemi potraficie zaznać tylko jej namiastki. Co więcej, w świecie fizycznym miłość, jak każdy kij, ma dwa końce. Gdy jesteście zakochani po uszy, to dosłownie czujecie się jak w siódmym niebie, ale gdy ktoś wam złamie serce, wtedy cierpicie straszne męki. To od miłości lub jej braku zależy, czy macie niebo czy piekło. Jednak dotyczy to tylko waszego świata fizycznego. Tu u mnie istnieje tylko niebo. Dziennikarz, wspominałeś już o tym, że dusze nie mają zawodów miłosnych. To tylko w świecie fizycznym miłość jest zmienna. Na ziemi możecie się odkochiwać i łamać sobie serca. W świecie duchowym nie jest to możliwe. Dziennikarz, dlaczego? 78. W świecie czystej energii miłość jest wszędzie. Dziennikarz, skoro śmierć to tylko kolejny etap naszej podróży, po której trafiamy w miejsce przepełnione miłością, to nie powinniśmy się smucić, gdy ktoś z naszych bliskich odejdzie? Bóg, jeśli cierpicie z powodu śmierci bliskich, to warto, abyście zadali sobie pytanie, czy zmarła osoba, będąc już po tamtej stronie, chciałaby, abyście smucili się z powodu jej odejścia? Odpowiedź na to pytanie oczywiście brzmi nie. Owszem, chciałaby ona, abyśmy o niej pamiętali i dobrze ją wspominali, ale będzie ona z całych sił pragnąć, abyśmy byli szczęśliwi na ziemi i nie smucili się z powodu jej śmierci. Dziennikarz, nie jest łatwo zacząć myśleć w ten sposób. Bóg, w takim razie powiem ci coś jeszcze, za każdym razem gdy pomyślicie o jakiejś osobie, której już nie ma na ziemi, to automatycznie jej dusza zjawia się przy was. 79. Dziennikarz, jak to możliwe? Bóg, wracamy tutaj do wałkowanego już tematu przenikania się fal. Wasze myśli w postaci fal przenikają do wyższych światów i docierają do dusz. Dzięki temu dusza, o której myślicie, momentalnie zjawia się przy was. Dziennikarza, co jeśli w tym samym czasie dwie osoby pomyślą o tej samej duszy? Bóg, dla duszy nie stanowi to żadnego problemu, gdyż może być ona równocześnie w dowolnej liczbie miejsc. Dziennikarz, jak to możliwe? Bóg, w świecie duchowym nie ma ani materii, ani czasu. Tam wszystko dzieje się w tym samym czasie i miejscu. Dodam, że nie tylko dusze waszych bliskich zjawiają się przy was, gdy o nich myślicie. Dotyczy to dowolnej duszy, która przebywa w świecie duchowym. Jeśli na przykład myślicie o Jezusie, to też momentalnie zjawi się on przy was. 80. Dziennikarz, przypominają mi się przypadki osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Opisywały one, że w jej trakcie wychodziły z ciała i momentalnie przenosiły się do osób, o których myślały. Bóg, dokładnie tak jest, właśnie w taki sposób porusza się dusza, myśli o jakimś miejscu lub osobie i od razu się tam zjawia. Cuda, dziennikarz, czy będąc ludźmi możemy czynić cuda, tak jak robił to Jezus? Bóg, oczywiście. Dziennikarz, ale jak? Bóg, poprzez rozwijanie swojej wiary. Wiara posiada ogromną energię. Gdy myślicie o czymś z wielką wiarą, wtedy fale przesyłające te myśli mają bardzo dużą energię, która powoduje, że materializują się one w waszym fizycznym świecie bez opóźnień. Dobrym przykładem zastosowania wiary, 81, jest opisana w Biblii scena, gdy Jezus i święty Piotr chodzą po powierzchni jeziora. Jezus, mając odpowiednio dużą wiarę, bez problemu poruszał się po tafli jeziora. Gdy zobaczył to święty Piotr, jego wiara zwiększyła się do tego stopnia, że był w stanie również zacząć chodzić po wodzie. Gdy jednak w pewnym momencie zwątpił, momentalnie czar prysł, energia jego myśli zmniejszyła się wielokrotnie, a on zaczął tonąć. Podobnie było z leczeniem przez Jezusa chorych. Pytał się ich, czy wierzą, że zostaną uleczeni. Jeśli naprawdę w to wierzyli, to byli uleczani. I to wcale nie Jezus ich leczył, ale oni sami. Jezus tylko pomógł im uwierzyć. Zdrowie, dziennikarz, czyli każdy z nas może się wyleczyć z chorób, jeśli tylko zyska odpowiednią wiarę. Bóg, jak najbardziej. Niestety wy wolicie wierzyć, że nie macie wpływu na swój organizm. Gdy się zepsuje, to idziecie do lekarza, który przepisuje wam lekarstwo. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, że większość lekarstw działa dlatego, że wierzycie, iż wam pomogą. Tak jak Jezus był katalizatorem wiary w wyzdrowienie, tak lekarstwa są takim katalizatorem dla was. 82. Dziennikarz, tylko, że za wizytę u lekarza i za lekarstwa musimy płacić. Gdy tymczasem moglibyśmy ten sam efekt uzyskać za darmo, poprzez wzbudzanie u siebie odpowiedniej wiary. Bóg, zgadza się, dużo bardziej cenicie to, za co musicie płacić, niż to,
co macie za darmo, dziennikarz chyba jednak dosyć trudno uwierzyć, że możemy sami poprzez wiarę wyleczyć się z chorób. Bóg nie będzie to takie trudne, jeśli uświadomicie sobie dwa fakty. Pierwsi ludzie na ziemi żyli po kilkaset lat, co nawet zostało opisane w Biblii, żyli wtedy w harmonii ze światem i ze mną. Jednak stopniowo zaczęli zapominać, że są dziećmi Bożymi i oddalać się ode mnie. A to zaczęło przynosić konsekwencje w postaci coraz gorszego funkcjonowania ich ciał. W rezultacie okres ludzkiego życia skrócił się do kilkudziesięciu lat. Gdy tak się stało, przyjęliście, że kilkadziesiąt lat to maksymalny wiek, jaki jest w stanie przeżyć wasze ciało. Gdybyście uwierzyli, że wasze ciała mogą żyć praktycznie wiecznie, tak by się stało. Jednak wy od urodzenia jesteście uczeni, że umrzecie przed osiągnięciem 100 lat. Drugim ważnym faktem jest to, że wasz organizm jest w stanie zwalczyć każdą nękającą go. 83. Chorobę. To tylko kwestia zaprogramowania go na to. Wasi naukowcy i lekarze już udowodnili, że wasze podejście do życia ma wpływ na choroby. Osoba, u której wykryto raka, a która nie poddała się, ma dużo większe szanse na wyjście z tej choroby, niż ta, którą ta choroba dobija psychicznie. Nawet takie choroby, jak AIDS możecie uleczyć wykorzystując swój organizm. Dziennikarz w jaki sposób? Bóg jak wiesz, AIDS jest chorobą śmiertelną dlatego, że ludzki system immunologiczny nie wykrywa wirusa HIV jako szkodnika i nie podejmuje z nim walki. Za to HIV niszczy system immunologiczny. Cała sztuka polega na tym, aby wasz system immunologiczny otrzymał rozkaz niszczenia komórek wirusa HIV. Dziennikarz, ale jak tego dokonać? Bóg dzięki wierze. Gdy uwierzycie w to, że wasz organizm jest w stanie pokonać HIV, to system immunologiczny wykona to jako rozkaz. Dziennikarz, czyli wiara, czyni cuda. 84. Bóg amen. Przyszłość dziennikarz, mam następne pytanie. Wiele osób, szczególnie kobiet, lubi chodzić do wróżek. Czy ma sens odkrywanie przyszłości? B. Ukreskowana GP. O co chcecie znać swoją przyszłość? Nie lepiej samemu decydować, jak będzie ona wyglądać? Dziennikarz, ale w jaki sposób? Bóg poprzez działanie tu i teraz. To co robisz w każdej chwili ma wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości. Jeśli w tej chwili przeprowadzasz ze mną wywiad, to jakie będzie tego następstwo za na przykład 5 minut? Dziennikarz, nie wiem. 85. Bóg takie, że nadal będziesz tutaj ze mną. Gdybyś w tym momencie nie siedział tu ze mną, to za 5 minut bawiłbyś się ze swoim psem, a może byś był na meczu albo w sklepie. Problemem was ludzi jest to, że zamiast skupić się na czasie obecnym, skupiacie się na przeszłości lub przyszłości. Ciągle rozpamiętujecie złe przeżycia ze swojego dotychczasowego życia, albo martwicie się tym, co nadejdzie, a tak wcale być nie musi. Wystarczy przyjrzeć się dzieciom. One potrafią całkowicie oddać się temu, co robią w danej chwili. Nie interesuje ich to, co było, ani to, co będzie. Żyją tu i teraz i są naprawdę szczęśliwe. Dziennikarza, czy faktycznie niektóre osoby mogą przewidywać przyszłość? Bóg, każdy może. Czy nigdy nie miałeś przeczucia, że coś się wydarzy i faktycznie to się później sprawdzało? Dziennikarz, miałem. Ale jak udaje nam się odczytywać przyszłość? Bóg, w świecie duchowym czasu nie ma, a więc wszystkie wydarzenia mają miejsce poza czasem, a to oznacza, że nie trzeba wybiegać w przyszłość, aby poznać jakieś zdarzenia, gdyż dzieją się one wszystkie teraz. 86. Jasnowidz potrafi wyjść poza ramy fizycznego czasu i zyskać wgląd do wszystkich wydarzeń. Dziennikarza, czy jasnowidz może się mylić? Bóg, oczywiście, może źle odczytać informacje ze światów. Niemniej ważne jest też to, że przekazanie komuś informacji o czekającej go przyszłości samo w sobie jest nowym wydarzeniem, które ma wpływ na jego życie. Tak więc jeśli jasnowidz powie ci, że poznasz bogatego księcia, to wpłynie to na twoje dalsze postępowanie. Może zaczniesz go intensywnie szukać, a może wprost przeciwnie. Uznasz, że skoro jest ci on pisany, to nie musisz nic robić i czekasz, aż sam zapuka do twoich drzwi. Dziennikarz, czy w takim razie korzystanie z pomocy jasnowidzów w ogóle ma sens? Bóg, jasnowidze i wróżki mogą wam doradzać, jak lepiej ułożyć swoje życie, ale to wy jesteście panami swojego życia. 87. Czas, dziennikarz, zaciekawiło mnie to, co mówiłeś o czasie, że nie ma go po tamtej stronie. To w takim razie jak tam upływa czas? Bóg, nie upływa.
Czas jest wytworem waszego fizycznego świata. Dziennikarz, trochę trudno mi to zrozumieć, to jak chronologizujecie wydarzenia? Bóg, nie robimy tego, gdyż u nas wszystko zdarza się w tym samym czasie. Wiem, że trudno jest wam to pojąć, gdyż wasza egzystencja opiera się na upływie czasu. Rodzicie się, dorastacie, starzejecie, umieracie, a jednak czasami wy również potraficie wydostać się z pętli czasu. Dziennikarz, w jaki sposób? Bóg, gdy zaginacie czas i biegnie on wolniej niż zwykle. Doświadczyło tego każde z was, gdy jesteście całkowicie pochłonięci czymś, wtedy czas dla 88 was przestaje istnieć. Najłatwiej jest to osiągnąć dzieciom, które potrafią całkowicie skupić się na tym, co robią. Dziennikarz, no tak, ale rzeczywisty czas w tym czasie biegnie normalnie. Bóg, tak, ale waszemu umysłowi i waszym myślom udało się z niego wydostać. Wasze fizyczne ciało jest uzależnione od czasu, ale wasz umysł już nie. Tak samo jak wasza dusza. 10 przykazań. Dziennikarz, chciałbym teraz poruszyć kwestię 10 przykazań Bożych. Bóg, tylko, że wcale nie są one Boże. Dziennikarz, jak to? B ukreskowane GTO, nie ja wam je dałem. 89. Dziennikarz, a kto? Bóg, sami je napisaliście na potrzeby swoich religii. Dziennikarz, trudno mi w to uwierzyć. Bóg, w takim razie przyjrzyjmy się tym 10 przykazaniom. Pamiętasz je? Dziennikarz, tak. B ukreskowane GTO po kolei. Przykazanie pierwsze. Dziennikarz, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg, jest mi zupełnie obojętne, czy podczas swojego pobytu na ziemi będziecie modlić się do innych bogów czy nie. Przecież gdy wrócicie do 90 świata duchowego, to i tak wszyscy będziecie wiedzieć, że jestem jedynym Bogiem, który was stworzył, to chyba oczywiste. Dziennikarz, no cóż, można tak na to spojrzeć. Bóg, wasze drugie przykazanie to. Dziennikarz, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Bóg, niby dlaczego? Czy stanie mi się jakaś krzywda, gdy na przykład pod wpływem zaskoczenia zawołacie o Boże? Małe dzieci lubią sobie powtarzać pod nosem słowa mama lub tata. I czy je za to karcicie? Ależ skąd? Cieszycie się, że wasze dziecko tak często wymawia wasze imię. Dziennikarz, czyli mamy sobie odpuścić to przykazanie? Bóg, jak najbardziej. 91. Dziennikarza, co z przykazaniem trzecim? Pamiętaj, aby w dzień święty święcił Boga. Który to jest dzień święty? Dziennikarz, niedziela oraz święta kościelne. B ukreskowane G, to przykazanie nie ma sensu z dwóch powodów. Po pierwsze, dlaczego akurat niedziela? Dziennikarz, no bo sam siódmego dnia odpoczywałeś po stworzeniu świata. Bóg, chyba zdajesz sobie sprawę, że to tylko przenośnia. W świecie duchowym nie ma czasu, a więc nie ma i dni. Ponadto to, że tydzień ma akurat 7 dni, nie wynika z mojej woli. Sami tak sobie przyjęliście. Również dobrze tydzień mógłby mieć 3 lub 10 dni. I co wtedy? Które dni byście święcili? Jednak jest drugi, dużo ważniejszy powód, dla którego to przykazanie nie ma sensu. 92. Dziennikarz, jaki? Bóg, powinniście święcić każdy dzień, bo każdy wasz dzień pobytu na ziemi jest cudem. Tymczasem wy uważacie, że przez 6 dni w tygodniu możecie zapomnieć o Bogu, a przypominacie sobie o mnie dopiero 7 dnia. Przecież ja jestem przy was każdego dnia, każdej godziny i minuty. Więc dlaczego przez 6 dni udajecie, że mnie nie ma? Dziennikarz, z lenistwa? Bóg, szczera odpowiedź? To 3 najważniejsze przykazania mamy już z głowy. Idźmy dalej. Dziennikarz, czwarte. Czci ojca swego i matkę swoją. To przykazanie ma chyba sens? Bóg, ma. Jest tak oczywiste, że nie miało sensu umieszczać go na liście 10 przykazań. Dzieci powinny szanować swoich rodziców, dzięki którym przyszły na świat. 93. Dziennikarze, jednak obecnie dzieci, gdy dorastają, to coraz częściej zapominają o swoich rodzicach. Bóg, zgadza się, ale to nie jest wina dzieci. Dziennikarza, czy ja? Bóg, rodziców. Jeżeli rodzice wychowali swoje dzieci w duchu miłości i więzi rodzinnych, to dzieci do końca swoich dni będą ich szanować i o nich się troszczyć. Jednak współcześni rodzice coraz częściej tracą kontakt ze swoimi dziećmi, gdy te jeszcze są małe. Dziennikarz, dlaczego tak się dzieje? B ukreskowane GBO, albo są zbyt zajęci pracą zawodową, albo wolą zajmować się sobą, na przykład oglądając telewizję. Aby zająć czymś dzieci, kupują im na przykład gry wideo, ale jak dziecko wychowane na takich grach ma mieć głębokie więzi ze swoimi rodzicami?
94. Dziennikarz, czyli jeśli chcemy, aby własne dzieci nas szanowały, to musimy poświęcić im odpowiednio dużo czasu? Bóg tak. Samo nic się nie zrobi i żadne przykazanie tego nie zmieni. Dziennikarz, przykazanie piąte to nie zabijaj. Co z nim jest nie tak? GTO, że go nie przestrzegacie, mimo że znacie je od tysięcy lat, to do chwili obecnej jest ono dla was teorią. Dziennikarz, ale chyba jednak poczyniliśmy pewne postępy. Na przykład w Unii Europejskiej kara śmierci jest zakazana. GCO nie zmienia faktu, że na przykład w twoim kraju większość społeczeństwa jest za karą śmierci. Jednak przykazanie nie zabijaj nie odnosi się wyłącznie do bezpośredniego zadawania śmierci. Oznacza ono również dążenie do wyeliminowania uśmiercania ludzi wszędzie tam, gdzie się ono odbywa. 95. Dziennikarz, no tak, ale trudno abyśmy byli w stanie przekonać takie kraje jak Chiny do zniesienia kary śmierci. Bóg, ale mi nie chodzi o to. Dziennikarz, a o co? GCO, roku miliony mieszkańców waszej planety umierają z głodu, mimo że na waszej planecie jest wystarczająco żywności dla każdego. Powtórzę raz jeszcze, co wam po przykazaniu, które jest dla was pustym sloganem. Dziennikarz, ale nam się oberwało. Bóg, no nie przesadzaj. Dziennikarz, szóste, nie cudzołóż. 96. GTO, przykazanie wyrosło z przekonania, że powinniście trwać w monogamicznych związkach. Dziennikarza, czy nie powinno tak być? Bóg, gdy stwarzałem ludzkość, wcale nie zakładałem, że związek mogą stworzyć tylko dwie osoby. Zresztą zobacz sam, muzułmanin może mieć kilka żon, jeśli jest w stanie je utrzymać. Są również na waszej planecie kultury, w których jeśli mężczyzny nie stać na utrzymanie żony, to wtedy kilku mężczyzn ma jedną żonę. Macie wolny wybór i tylko od was zależy, ilu osobowe związki stworzycie. Chcecie stworzyć związek monogamiczny? Proszę bardzo. Chcecie stworzyć związek poligamiczny? Proszę bardzo. Dziennikarz, to idźmy do następnego przykazania. 7. Nie kradnij. Co masz do zarzucenia temu przykazaniu? Bóg, kradzież oznacza, że zabierasz komuś innemu coś bez jego zgody. Jednak gdyby każdy człowiek na ziemi pozwalał innym używać jego własności, to wtedy to przykazanie nie miałoby sensu. 97. Dziennikarz, ale to, o czym mówisz, to utopia. Przecież nawet w komunizmie nie udało się zupełnie wyeliminować własności osobistej. Bóg, uwierz mi, że utopią jest wasz obecny świat, w którym każdy wierzy w to, że jest oddzielną istotą i w związku z tym chce posiadać jak najwięcej na własność kosztem innych. Tymczasem jesteście duszami, które są wszystkie swoimi siostrami i braćmi, i dlatego powinniście wszystkich mieszkańców traktować jako swoją najbliższą rodzinę, a przecież rodzinie udostępniacie swoje rzeczy bez problemu. Z telewizora, samochodu, pieniędzy może korzystać cała rodzina. Dziennikarz, no tak. Ale gdybyśmy tę zasadę stosowali do wszystkich ludzi na Ziemi, to przecież dochodziłoby do wielu nadużyć, wielu ludzi wykorzystywałoby naszą szczodrość i w rezultacie moglibyśmy stracić wszystko, w tym i środki do życia. Bóg nie, jeśli faktycznie będziecie nawzajem traktować się jak rodzina. Przecież w rodzinie wszyscy mogą korzystać na przykład z telewizora. Czy często zdarza się, że jakiś członek rodziny zabiera telewizor z domu i sprzedaje go bez wiedzy innych, na przykład w komisie? 98. Dziennikarz, raczej nie. Bóg, no właśnie. Dostęp do materialnych dóbr rodziny jest połączony z więzią uczuciową i emocjonalną, jaką jesteście z nią związani, a to powoduje, że staracie się nie krzywdzić swojej rodziny. A nawet gdyby okazało się w pojedynczych przypadkach, że ktoś jednak pozbawi cię całego majątku, to przecież wtedy wszyscy ludzie, traktując cię jak rodzinę, przyjdą ci z pomocą i naprawią wyrządzoną krzywdę. Wierz mi, nie ma to jak rodzina. Wielka ziemska rodzina. Dziennikarz, ok. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bóg, nie bij słabszych, nie pluj na chodnik, nie kłam, i tak dalej. Takich przykazań można by wymyślić tysiące. Po co zaraz tworzyć z nich 10 najważniejszych przykazań? W zupełności wystarczy, jeśli będziecie swoje dzieci uczyć uczciwości i praworządności oraz stosować zasadę, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Dziennikarz, 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 99. Bóg, no cóż, jeśli jest zgrabną blondynką. Dziennikarz, żartujesz, prawda? Bóg, skoro tak twierdzisz, nie pożądaj żony bliźniego swego.
A co jeśli zakochasz się w jego żonie? Nie dlatego, że tak planowałeś, tylko po prostu tak wyszło? I co jeśli ta żona jest nieszczęśliwa w związku ze swoim mężem? Czy w takiej sytuacji to grzech pragnąć jej? Dziennikarz nie wiem. Bóg powyższy przykład pokazuje, że to przykazanie jest wieloznaczne. Może zresztą dotyczyć czegokolwiek, dzieci, samochodu, kosiarki do trawy. Stworzyliście to przykazanie, aby zagwarantować sobie wierność małżonków, że was nie opuszczą, ale o tym już mówiliśmy wcześniej. Dziennikarz 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest, 100. Bóg do tego przykazania odnoszą się te same uwagi, co w przykazaniu nie kradnij. Gdy zaczniecie wszystkich ludzi traktować jak rodzinę, wtedy zniknie podział na rzeczy nasze i rzeczy innych ludzi. Dziennikarz, nasz wywiad zbliża się już do końca. Ale chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Bóg, słucham. Wiara, dziennikarz, omawialiśmy różne kwestie związane z wiarą i duchowością. Wiele z nich może stanowić dla ludzi prawdziwy szok. Jak ci ludzie mają w to wszystko uwierzyć? Bóg, istnieją na to trzy sposoby. Pierwszym z nich jest logika. Podczas naszego wywiadu starałem się na twoje pytania odpowiadać wykorzystując waszą ziemską logikę. Jeśli uznacie, że coś ma logiczny sens, wtedy z reguły to akceptujecie. To rozwiązanie ma jednak pewną wadę. 101. Dziennikarz, jaką? Bóg, nie wszystko da się wytłumaczyć zgodnie z ziemską logiką i wtedy muszę stosować pewne uproszczenia. Niemniej to nie stanowi większego problemu, gdyż w miarę rozwoju duchowego zaczniecie akceptować również rzeczy, które są poza ziemską logiką. Dziennikarz, w jaki sposób? Bóg, dzięki wierze. To drugi sposób. Jest on trudniejszy od logiki, ale daje większe pole do działania, ponieważ nie ma ograniczeń logicznego myślenia. Jeśli chcecie, to jesteście w stanie uwierzyć we wszystko. I o to chodzi. Dziennikarza, jaki jest trzeci sposób? Bóg, trzeci sposób polega na wykorzystaniu doświadczenia. Kiedy czegoś doświadczacie, na przykład mojej obecności, wtedy staje się to dla was czymś, 102, oczywistym i przyjmujecie to jako pewnik. Aby móc doświadczać, trzeba już jednak regularnie podążać ścieżką duchowego rozwoju, ale jest to dla was do osiągnięcia. Dla każdego z was, dziennikarz, niestety goni nas czas, ziemski czas, na dzisiaj to już wszystko, ale przyznam się, że mam jeszcze wiele innych pytań, Bóg wiem. Dziennikarza, czy w takim razie będę mógł liczyć na kolejny wywiad? Bóg, znasz mój synu powiedzenie, proście, a będzie wam dane. Dziennikarz, trzymam cię za słowo, tato. Bóg, mam jeszcze małą prośbę do ciebie na koniec, dziennikarz, tak? 103. Bóg, gdy już opracujesz ten wywiad, to prześlij mi go do autoryzacji. Dziennikarz, nie ufasz mi, tato? Bóg, oczywiście, że ci ufam. Ale wiesz, synu, diabeł nie śpi, śmiech? Koniec. Wywiad został spisany w grudniu 2008 roku. Jeśli masz pytania do Boga, które nie znalazły się w tej książce, to wyślij je na e-mail, kontakt z autorem, maupaop.pl, a postaram się umieścić je w kolejnej części książki. Jeśli chciałabyś podyskutować o tej książce z innymi osobami, to możesz to zrobić w portalu społecznościowym o rozwoju duchowym, który prowadzę pod adresem rozwojduchowysocjum.pl. Jeśli spodobała ci się ta książka, to możesz ją rozesłać do swoich znajomych. Możesz informacje o niej umieścić na swojej stronie blogu lub na forach dyskusyjnych. Możesz również umieścić tę książkę na swojej stronie internetowej w niezmienionej postaci jako plik PDF na mojej stronie www.aleksanderlamek.pl. Możesz zapisać się na newsletter, dzięki któremu, gdy tylko ukaże się kolejna część autoryzowanego wywiadu z Bogiem, to zostaniesz o tym poinformowany e-mailem. 104. Wersja papierowa książki z dedykacją autora. Jeśli uznasz, że warto byłoby mieć tę książkę w domu na półce, chciałbyś zdać ją osobie, która nie ma dostępu do internetu komputera, albo pragnąłbyś podarować ją komuś jako prezent, to zapraszam do zakupu jej wersji papierowej z moją indywidualną, odręczną dedykacją. Sam określisz, jak ma brzmieć taka dedykacja. Dzięki temu będzie to niezapomniany prezent. Szczegółowe zasady zamawiania papierowej wersji książki znajdziesz na mojej stronie www.aleksanderlamek.pl.
www.wikileaks.pl. Autorzy: Aleksander Łamek. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką ludzkiego samorozwoju, jest ekspertem od terapii śmiechem, prowadzącym zajęcia z tej terapii w Centrum Onkologii w Warszawie. Jest autorem książek z zakresu rozwoju osobistego, w tym m.in. Nieśmiałość, jak z nią skutecznie walczyć oraz terapia śmiechem, jak rozwijać poczucie humoru. Oficjalna strona autora: www.aleksanderlamek.pl. 105.